Ja zostałem poproszony o to, żeby na końcu jeszcze powiedzieć o tym, co możemy rekomendować systemowi wokół takiego pytania, jak zorganizować system edukacji, żeby kompetencje przestały być wyjątkiem, żeby przestały być tylko taką dobrą wolą, własną inicjatywą dyrektorów, nauczycieli, a żeby stały się elementem głównego nurtu myślenia o edukacji. Co musi się stać, żeby kompetencje były traktowane bardziej na serio? Takich 8 rekomendacji sformułowaliśmy pod końcówkę ubiegłego roku i formułując je, zadaliśmy sobie takie pytanie, dlaczego to się nie dzieje, choć może się dziać. Widzimy, że i z tych wypowiedzi, i z tej prezentacji wcześniejszej o programie, że my nie testowaliśmy, czy to jest możliwe w szkole, bo wiedzieliśmy, że incydentalnie da się rozwijać kompetencje. Ale pytanie, czy możemy zrobić coś, żeby to przestało być incydentalne, a stało się systematyczne. I 3 takie odpowiedzi. Po pierwsze, bariera kompetencyjna. My nadal niewystarczająco dobrze rozumiemy, czym są te kompetencje, jakie rozwijać. Gro pracy w tym projekcie było poświęcone właśnie temu, żeby tę barierę przekraczać. Po drugie, kwestia kultury pracy. Tutaj mieliśmy okazję posłuchać o szkole w Ostródzie, szkole Agnieszki, która jest takim wyjątkiem chyba od reguły, ale generalnie kultura pracy, będzie o tym też mówił na początku kolejnej sesji Jacek Pyżalski, nie sprzyja innowacyjności, a klimat sprzyjający innowacjom jest bardzo ważny. Natomiast trzeci element to jest element związany z uwagą systemu. I stawiamy taką tezę, że system paradoksalnie tych kompetencji nie widzi. Widzi za to, zwraca uwagę za to na wiele innych elementów. Na elementy związane z wymaganiami szczegółowymi podstawy programowej, na egzaminy zewnętrzne, na oceny. To są rzeczy, które w szkole widać. Kompetencji, mimo tego, że one są obecne w podstawie programowej na poziomie celów ogólnych, w systemie nie widać. I ten poziom celów ogólnych podstawy, on jest niewystarczający. I inspirując się też tymi opracowaniami zagranicznymi, żeby można było powiedzieć, że kompetencje w systemie są widoczne, że się na nie zwraca uwagę, one muszą być widoczne i w standardach, czyli w podstawie programowej, w programach nauczania, ale też w systemie oceniania, w dydaktyce, w systemie doskonalenia, kształcenia nauczycieli. Bez obecności w tych różnych miejscach systemu bardzo trudno nam będzie mówić o tym, że system kompetencje widzi i że ich nie ignoruje. I teraz bardzo konkretnie, jak to zrobić. Więc pierwsza taka nasza rekomendacja, jeżeli uznajemy, że kształcenie kompetencji wymaga takiego metodycznego, ustrukturyzowanego podejścia, to nie da się jednocześnie kształcić kilkunastu kompetencji w szkole, która nadal jest przedmiotową szkołą. Pamiętamy o tym przecież. W związku z tym postulujemy stworzenie takiego wąskiego i stałego katalogu kompetencji, bo na razie mamy tych katalogów bardzo wiele. Te katalogi są często wykluczające się, rzadko w nich są definicje. Mamy jeden katalog w podstawie programowej, mamy drugi katalog w polskiej ramie kwalifikacji, mamy trzeci w zintegrowanej strategii umiejętności, czwarty w zaleceniach dotyczących kompetencji kluczowych, więc mówimy o tym, że 4, maksymalnie 6 kompetencji takich, które priorytetowo traktujemy, powinniśmy wybrać, powinniśmy je precyzyjnie opisać, najlepiej przez pryzmat zachowań uczniów, którzy tę kompetencję posiadają na zakończenie danego etapu edukacyjnego, żeby to było takie maksymalnie konkretne dla nauczycieli, żeby tego dało się wręcz dotknąć, żeby dało się to zaobserwować na lekcji. I widzimy, że ten nasz katalog kompetencji 5, porównując go z innymi katalogami, on się dobrze mieści mniej więcej w tym takim mainstreamie, głównym nurcie myślenia o kompetencjach. Jeżeli czegoś w nim brakuje, to pewnie takiego komponentu silniejszego kompetencji związanych z relacjami międzyludzkimi. Tutaj stawiamy taką hipotezę, że być może empatia to jest taki element, który powinien być do tego katalogu włączony. Empatia rozumiana jako taka kompetencja rozumienia innych ludzi i współodczuwania z nimi, więc postulat wąski, stały katalog kompetencji zamiast takiego chaosu trochę definicyjnego, który ułatwia prześlizgiwanie się po temacie i takie kiwanie głowami, tak, tak, my już to robimy. Dalej, kolejne rekomendacje to jest zauważenie kompetencji w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale też zrobienie dla tych kompetencji przestrzeni. Tak jak mówiłem, kompetencje są obecne w podstawie programowej na poziomie wymagań ogólnych, ale giną na poziomie wymagań szczegółowych. A to wymagania szczegółowe, skupione głównie na wiedzy przedmiotowej, na prostych umiejętnościach przedmiotowych, są podstawą do tworzenia podręczników, są podstawą do tworzenia egzaminów. Czy tak musi być? Czy to jest założenie autorów podstawy? Zapewne nie,
ale praktyka tak wygląda. W związku z tym kompetencje nam z praktyki szkolnej giną. Jak to konkretnie zrobić? Proponujemy zmniejszenie liczby wymagań szczegółowych ze świadomością, że każda interwencja w podstawę programową jest taką pewną rewolucją w systemie. Sugerujemy, że być może takim najprostszym krokiem ku temu w tym kierunku jest to, żeby część tych wymagań szczegółowych oznaczyć jako wymagania fakultatywne zamiast wymagań obligatoryjnych. No i po drugie taka operacjonalizacja celów dotyczących kompetencji, tak żebyśmy wiedzieli dokładnie, jakie są efekty kształcenia w zakresie kompetencji, których oczekuje od nas system. Znaczy, co my jako nauczyciele, co my jako dyrektorzy szkół mamy na koniec etapu edukacyjnego chociażby dostarczyć, tak kolokwialnie mówiąc, w postaci efektów kształcenia. Dalej, najważniejsza chyba kompetencja, której poświęcimy cały moduł drugi naszego spotkania po przerwie, to jest kwestia dydaktyki rozwoju kompetencji przyszłości. Nic w szkole, w praktyce się nie zmienia, jeżeli nie zmieni się faktyczna interakcja pomiędzy nauczycielami i dyrektorami, nauczycielami i uczniami, co dużo było o dyrektorach może. Więc nic w szkole się nie zmieni, jeśli to się nie przełoży na interakcję między uczniem i nauczycielem, a jakby ta interakcja głównie się składa z rozwiązań dydaktycznych, więc mówimy o tym, że trzeba tę dydaktykę opisać, ja też będę mówił o tym w drugiej części konferencji, a potem uwzględnić te rozwiązania w praktyce funkcjonowania, doskonalenia nauczycieli, kształcenia nauczycieli, bo to są ważne elementy. I Państwo w materiałach otrzymaliście pierwszą z takiej serii publikacji, która w najbliższych dniach będzie wychodziła, właśnie opisującą dydaktykę rozwoju kompetencji proinnowacyjnych. Ten czteroelementowy model, który tutaj Państwo widzicie na slajdzie, nie będę go omawiał, bo powiem o nim w kolejnym etapie, ale to jest teoretyczny, a w praktyce bardzo praktyczny model rozwoju kompetencji. Dalej stawiamy taką tezę, że kompetencje powinny podlegać ocenie. Ocenie mądrej, ocenie wyważonej, ale jednak ocenie, wychodząc z takiego założenia, że to, co w szkole jest, nie jest oceniane, de facto jest niezauważane, a jak nie jest zauważane, to jest koniec końców marginalizowane. Bo ustępuje miejsce temu, co jest zauważane, co system widzi, co się pojawia na świadectwie, co się pojawia w Librusie i w innych miejscach, które są taką fizyczną interakcją nauczyciela, ucznia i rodzica. Czy to ma być ocena stopniem, ocena punktowa? Nie. Postulujemy ocenę opisową, ocenę kształtującą, opartą o to, co uczeń rzeczywiście jest w stanie w praktyce zademonstrować. Bo to widzimy jako najbardziej sensowne podejście w oparciu też o linie rozwoju, które razem ze Szkołą Edukacji w tym programie opracowywaliśmy. To było główne zadanie właśnie Szkoły Edukacji. Te linie pozwalają pokazać nauczycielowi, co zyskali jego uczniowie w klasie po roku na przykład pracy. Super ważna rzecz. Dalej, ogromny potencjał do uwzględnienia oceny kompetencji w ocenie klasyfikacyjnej, czy to na koniec roku szkolnego, czy to na koniec etapu edukacyjnego. Być może to jest jakiś kierunek, który warto rozważyć, że uczniowie otrzymują na koniec etapu edukacyjnego opisową ocenę swoich kompetencji proinnowacyjnych od wychowawcy klasy, ale też ogromny potencjał do wykorzystania odznak, mikropoświadczeń, chociażby w ramach projektu, który Instytut Badań Edukacyjnych realizuje, projektu Odznaka Plus. Tutaj naprawdę dużo możliwości do wykorzystania tego podejścia, też w oparciu o właśnie standardy albo linię rozwoju kompetencji. Jednocześnie my rekomendujemy nadal, żeby na tym etapie pozostawić kompetencje poza ocenę kompetencji poza egzaminami zewnętrznymi. To na razie są na tyle nieokreślone konstrukty, te badania są na tyle niezaawansowane jeszcze na całym świecie, że trudno wprowadzić ocenę kompetencji do egzaminów zewnętrznych bez dużego ryzyka, szczególnie, że są to u nas w systemie tak zwane egzaminy o wysokiej stawce. Widzimy to bardzo mocno, że nauczycielom, szczególnie na początku pracy, trudno jest tworzyć narzędzia edukacyjne, trudno jest tworzyć zadania edukacyjne,
które angażują na wysokim poziomie poznawczym i są skuteczne w rozwijaniu kompetencji proinnowacyjnych. Dlatego w takim okresie docelowo oczywiście chcielibyśmy, żeby to nauczyciele sami tworzyli sobie takie zadania. W okresie przejściowym jednakże uważamy, że i to za pośrednictwem narzędzi cyfrowych i za pośrednictwem narzędzi takich offline'owych, bardziej tradycyjnych, powinniśmy nauczycielom w tym pomagać. Szczególnie wtedy, kiedy, mówiliśmy o tym kilkukrotnie, wchodzimy w sferę zadań interdyscyplinarnych. Nauczyciele super, jeśli tworzą te zadania sami, ale potrzebują w tym wsparcia, więc szczególnie na początku powinniśmy im to maksymalnie ułatwić. I tego dotyczy piąta rekomendacja, którą zawarliśmy w naszym raporcie. Dalej. Jeśli mówimy o tym, chociażby o czym mówiła wcześniej Agnieszka, o dniu cudów, tak? O takich dniach, o festiwalu cudów, o dniach, które wychodzą poza system takiej ramowej pracy 45-minutowej, my potrzebujemy zwiększenia elastyczności funkcjonowania szkół, żeby to nie wymagało wymówek przed nadzorem, żeby to nie wymagało tworzenia jakichś wirtualnych rzeczywistości dwojakich, więc powinniśmy uelastycznić ramowy plan nauczania, pozwolić nauczycielom wprost, nawet zachęcać dyrektorów, żeby część zajęć przedmiotowych zastąpić zajęciami interdyscyplinarnymi, żeby ułatwić rozliczanie godzin poszczególnych lekcji przedmiotowych nie tylko w tygodniu, ale być może nawet w etapie edukacyjnym, żeby tutaj szkoły miały większe pole do innowacji. No i te innowacje potrzebują wsparcia, także finansowego oraz tego, o czym też wspominała Agnieszka, czyli stworzenia takiej możliwości wynagradzania nauczycieli za tę dodatkową pracę, bo wprowadzanie innowacji to jest oczywiście dodatkowa praca nauczycieli poza standardowymi lekcjami i warto szukać pomysłów na to, jak można nauczycieli za tę dodatkową pracę wynagradzać, tak jak oni są wynagradzani za działalność innowacyjną w firmach. Tutaj w tym zakresie się zupełnie od siebie nie różnimy, jeśli chodzi o te zawody. Dalej widzimy, jak ogromną drogę przybyło te 20 szkół, które z nami pracowały w tym okresie, ale widzimy też, że wymagały w tym procesie też dużego wsparcia. Ta innowacja, mówiła o tym Małgorzata, to jest głęboka zmiana, taka sięgająca wręcz kultury pracy szkoły i ta zmiana się często nie wydarza tak po prostu sama z siebie. W części szkół tak, wtedy kiedy jest nagromadzony jakiś taki poziom kompetencji, kapitału ludzkiego, ale bardzo, bardzo wiele szkół, takich zwykłych szkół, które widzimy na co dzień w naszej pracy, potrzebuje w tym wsparcia. I warto o tym nie zapominać, więc z jednej strony powinniśmy zaoferować takie kompleksowe programy wsparcia, podobne do Szkoły dla Innowatora. Teraz skorzystało z niego 20 szkół, powinniśmy to rozszerzać dalej, ale też cały czas szkolić ekspertów, chociażby może z tych szkół, które teraz uczestniczyły w naszym programie, praktyków, którzy będą chcieli i potrafili dzielić się naszym know-how i w ramach takiego doceniania tych szkół, które dzielą się naszym swoim wypracowanym know-how, rozwiązaniami. Dzisiaj na koniec naszego spotkania będziemy wręczali tytuły ambasadorów Szkół dla Innowatora właśnie tym, którzy chcą i aktywnie dzielą się z innymi. I dalej współpraca z otoczeniem, o tym mówiła pani Katarzyna, im więcej interakcji młodych ludzi z otoczeniem, im bardziej naturalne to środowisko praktykowania kompetencji, tym łatwiejszy jest ich transfer, a praktyka i transfer to są takie dwie kategorie najważniejsze, jeśli mówimy o kompetencjach, więc potrzebujemy wzmocnienia relacji szkoły ze środowiskiem lokalnym i instytucjami lokalnymi, i przedsiębiorstwami, i organizacjami społecznymi, ale ważne, żeby to nie było traktowane jako atrakcja, jako wycieczka, jako coś dodatkowego, ale żebyśmy szukali i też wspierali nauczycieli w tym, żeby w oparciu o spotkanie z burmistrzem, czy w oparciu o wycieczkę do lokalnej firmy, która produkuje jakieś produkty albo tworzy jakieś usługi, żebyśmy wokół tego budowali zadania edukacyjne, bo bez tego znowu będziemy mieli taką sytuację, że to jest atrakcja, coś dodatkowego i pierwsza rzecz, którą trzeba skreślić, jak należy przyspieszyć z
materiałem do egzaminu zewnętrznego. I bardzo ważny kawałek, zresztą się pojawiał też w polityce i w propozycjach, wolontariat szkolny, projekty społeczne, warto na to stawiać nacisk. To jest coś, co nie tylko daje poczucie sprawstwa, ale też jest taką kuźnią kompetencji współpracy, rozwiązywania problemów i to nawet z własnego doświadczenia sprzed kilkunastu lat mogę powiedzieć o tym, że bardzo wiele też kompetencji nabywa się właśnie pracując społecznie, realizując takie projekty, które wychodzą poza codzienność pracy na lekcjach, na zajęciach przedmiotowych. To taki krótki przegląd, udało mi się zmieścić w czasie, co mnie zaskoczyło szczerze mówiąc. Zapraszam Państwa do lektury pełnej treści tych rekomendacji. One wraz z uzasadnieniem, z większą ilością szczegółów dostępne są na naszej stronie internetowej dla tych z Państwa, którzy nas oglądają online, a Państwo, którzy jesteście z nami stacjonarnie, możecie tę publikację przeczytać w materiałach, które otrzymaliście rejestrując się dzisiaj na nasze spotkanie. Mam nadzieję, że w kuluarach będzie w czasie przerwy okazja, żeby o tych rekomendacjach przy kawie podyskutować. Dziękuję bardzo.